rozumiem, że tutaj ktoś sobie mianuje, jakiś wojewoda mianuje swojego tam znajomego lagerführera w takim obozie albo czymś takim, ale proszę Państwa, to jest nonsens. Zaraz będzie miejscowa młodzież tutaj demonstrowała pod tym obozem. Zaczą się bijać już między nudzącą się młodzieżą. Proszę Państwa, zrozumcie, gdyby ci młodzi chcieli być w Polsce i chcieli być tam w parafiach czy w rodzinach po prostu, przecież one by się, to by, nikt tego nie zauważył. To jest po jednej rodzinie na gminę. Tego nikt by w ogóle nie zauważył. Nie byłoby w ogóle żadnego problemu. Dzieci by się po dwóch tygodniach nauczyły się czworo po polsku. Ludzie chcieliby pracować, prawda, bo by długo nie utrzymywał. A być może po tygodniu by gmina zrobiła ściepę na benzynę i odwieźli ich do Niemiec, prawda? I problem by w ogóle zniknął. Problem polegał na skoszarowaniu tych ludzi. To jest problem, prawda? I my się nie godzimy na tego typu metody w kraju, który miał być wolnorynkowy, prawda? Miałbym jakąś wolność, suwerenność. No, suwerenność to już nie mamy, bo odkąd bracia Kaczyńscy podpisali traktat lizboński, to już nie jesteśmy suwerennym państwem, no, ale w każdym razie, no, jakaś autonomia nam się należy. To tyle mam do powiedzenia. Jeśli mają pytania, to bardzo proszę. Czekaj, no, czy są jakieś pytania? Może nie związane właśnie tutaj akurat z tym tematem, ale to dalej z obecną kadrą wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sądów rodzinnych. Jak pan. No to właśnie była taka dyskusja. My proponujemy zrobienie tak zwanych sądów kapturowych. Sądy kapturowe, bo tak się strasznie mówi, że jest ogromna korupcja wśród sędziów. No ja nie wiem, czy jest ogromna, bo dziennikarze przesadzają z reguły, ale. Ciekają w ogóle tych skorumpowanych, a cała masa nieskorumpowanych to uchodził w latach mediów. Ale oczywiście korupcja istnieje. Jeżeli nawet 5% sędziów jest skorumpowanych czy 10%, to jest i tak o 50% za dużo. I w tym celu chcemy powołać sądy kapturowe złożone z byłych sędziów, znanych są katoni, surowi sędziowie. I ci sędziowie by po cichutku w procesach niejawnych sądzali te takie sprawy i po cichu tych ludzi usuwali sądownictwa, bo z jednej strony nie można naruszyć niezawisłości sędziowskiej, ale z drugiej strony nie może być tak, żeby człowiek brał półki i był bezkarny. W Stanach Zjednoczonych zdarzył się przypadek, że człowiek, że sędzia był oskarżony o to, że brał półki, rzadko zdarza w USA, natomiast to jest o wiele czyściej, został skazany i sądy się bardzo długo, przez 2 lata ociągały z usunięciem go z listy sędziów. On brał pensję sędziego, bardzo dużą, sędziego kręgowego, to jest dość wysoka funkcja. Brał pensję, mimo że się obniżył. Także jest to zbyt daleko posunięte, niezawisłość sędziowska i chcemy coś porównać. Patrzmy na sądy rodzinne. To jest sprawa osobna i bardzo bolesna. Trzeba po prostu zlikwidować instytucje, te urzędy, te urzędników socjalnych, które odbierają dzieci rodzinom. To w ogóle my stoimy na stanowisku, że dzieci należą do rodziców. Koniec. I państwo nie ma prawa odebrać dzieci rodzicom, choćby były jakkolwiek. To od tego jest rodzina, od tego jest niech wujek, niech stryj, prawda? Niech ciocia te dzieci zabiorą, bardzo proszę. Ale nie od tego jest państwo. Od tego jest rodzina i tylko rodzina. I tylko rodzina i koniec. Wszystkie te urzędy trzeba rozwiązać. Sądy oczywiście jakieś tam muszą być, no nie muszą być rodzinne. W USA na przykład są sądy, tylko one działają trochę inaczej. Jeżeli jest sprawa sądu rodzinnego, to wtedy sprawa odbywa się w domu sędziego. Rodzina przychodzi z tym dzieckiem do sędziego, no, sędzia rozmawia z nim normalnie, a nie tak ostre tutaj jakiś biegły psycholog, potem sędzia na ogół idzie sprawdzić. Także to trzeba zasadniczo zmienić u sądów rodzinnych, oczywiście. Co sądzi pan o duopolizacji sceny politycznej? Dzisiaj odbył się taki protest w związku z poniedziałkową debatą w mediach publicznych, znaczy w sumie no, szerzej niż w mediach generalnie. Bardzo dobrze, że się ta debata odbędzie, bo te panie się ośmieszą w tej debacie, bo to przecież jest śmieszne. Także jak się jeszcze ośmieszą, to bardzo dobrze. Natomiast media oczywiście za wszelką cenę tu od 25 lat przecież usiłują nam wcisnąć, że istnieje jakaś różnica między tymi dwoma partiami, się różnie nazywają tam, prawda? I ważne jest, żeby to wszystko było w obrębie tej bandy czworga, czyli tam SLD, PSL, którego się nasz kolega chce pozbyć.
I tam się różnie nazywają, tam Unia Wolności, KLD, PO, prawda, i z drugiej strony AWS, czy Burmie Centrum, czy PiS, czyli krótko mówiąc, tak jak było dawniej w ZPR, że była frakcja narodowa, prawda, frakcja liberalna, czyli Puławianie i Natolniczycy, i było również SD i PSL, więc to samo jest teraz. I nikt inny nie ma prawa działać, zwłaszcza nie macie prawa działać prawica. Prawica jest tępiona, ośmieszana, przemilczana, różnie się zdarzy, no ale teraz zdaje się, że dość wyraźnie przebijamy już barierę 7%, także myślę, że do wyborów dojdziemy do tych 15%. W Chojnicach były prawybory, było 11%, to jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli, ale liczymy, że będzie trochę lepiej. Co sądzi Pan o konferencjach Pana Petru? Za każdym razem są zagłuszane i za każdym razem przez inną opcję polityczną. Znaczy, ja trochę się... I jego odpowiedź na te zagłuszanie. Na mnie trochę głupio, gdy rozmawiałem z panem, który tam zagłuszał trochę. To wszystko, no, to jest irytacja, że na przykład w programie drugim pan Petru ma 16 minut, a my 7 sekund, więc ludzie są zirytowani i nie wytrzymują, nerwy nie wytrzymały, przyznajemy. No ale w końcu nic się wielkiego nie stało, dziennikarze trochę pośmiali. Natomiast jedno trzeba powiedzieć, pan Petruś głosuje na kogoś, kim nie jest. Pan Petru mówi takim językiem jak Tusk, pan Tusk 10 lat temu, czy 20 lat temu, czy ja, prawda, mniej więcej, bo był łagodniejszy i efekt będzie dokładnie taki sam jak z panem Tuskiem, bo on nie proponuje sobie tego zerwania z obecnym układem, tym bardziej, że on nie chce zerwać z obecnym układem, bo on reprezentuje obecne wielkie firmy. Banki, firmy uczyniowe i inne, które robiły pieniądze w tym układzie. W związku z tym on nie chce zmieniać tego układu. Natomiast to, co my potrzebujemy, to zmienić ten układ. Zmienić układ na prokonsumencki, to znaczy, krótko mówiąc, o gospodarce ma dyktować pan, prawda? Bo pan coś kupuje kamerę, więc to pan decyduje, jaka ma być kamera, a nie jakiś urzędnik, który mówi, jakie kamery wolno sprzedawać, a jakich nie wolno sprzedawać. Prawda? Także my wierzymy, że ma to być rynek, czyli o rynku decyduje producent i konsument. No, a żadne tam związki pracodawców, związki zawodowe, rząd i tak dalej, nie mają tutaj nic do gadania. Jeżeli Kowalski chce coś sprzedać Wiśniewskiemu, to ma do tego prawo. No i rząd nie ma prawa odmówić, przeszkadzać takiej transakcji, nakładając na nią podatki jakieś. Przecież podatek od kupna sprzedaży to jest utrudnienie działalności handlu, prawda, oczywiste. Także trzeba zlikwidować podatki dochodowe, podatek od kupna sprzedaży trzeba zlikwidować. Pan Petru oczywiście takich postulatów nie wysuwa, bo on chce zachować mniej więcej ten układ. Więc to jest to, chyba to, co powiedział kolega Wasiński, że tej partii brakuje po prostu wiarygodności. No. Ona jeżeli nawet mówi, żeby zrobiła, bo rzeczywiście by się posunęła w dobrym kierunku, to samo jak pan Tusk niczego nie zrobi. Jak pan Tusk wszedł między bronę, zaczął krakać jak i on, prawda? I to samo by się stało z panem Petru, gdyby nie daj Boże dorwał się do władzy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Poza tym warto dodać, że pan Petru był nieformalnym doradcą pana Tuska. No tak, no, to jest to, on jest cały czas uwikłany w te klimaty i mowy nie ma jakiejkolwiek zmianie, nawet nie radykalnej, tutaj zasadniczej zmianie, bo nie było radykalnej, ale takiej zasadniczej zmiany nie byłoby, bo on, jak ktoś siedzi już w tym układzie, bo on już siedzi w tym banku światowym. Przecież, proszę Państwa, chcę przypomnieć, bo też pan Petru się na wolnorynkowca kreuje i powołuje się na Friedmana. Chcę przypomnieć, że Milton Friedman wyraźnie powiedział, że jak powstawały Fundusz Walutowy, IMF, prawda, i powstawał Bank Światowy, no to komunistyczne instytucje, to nie żadne wolnorynkowe. A pan Petru właśnie tam siedzi. Tam właśnie siedział, prawda. Także nie miejmy złudzeń, proszę Państwa. A co pan powie na temat na przykład Platformy Obywatelskiej i ich reformy podatkowej? Likwidacji ZUS-u? W cudzysłowie likwidacji ZUS-u, tak? 20 parę lat temu, kiedy pracowałem w telewizji, siedziałem po prezesa ZUS-u, który nikt ząb nie mógł zrozumieć. To przecież jest zupełnie obojętne, czy mamy składkę na ZUS-u, czy likwidujemy składkę na ZUS-u, czy datki i płacimy z innymi państwowymi. Tam widzę, że zamiast socjalizmu mamy komunizm, prawda? Ale czy pan zauważył, że nikt tego poważnie nie traktuje? Nigdy w opozycji na tej poważnie nie są jakieś dyskusji, jakichś ekonomistów. Jak pan skomentuje to, że sami członkowie nie potrafią wyjaśnić tego? Nie, no bo nie, sprawa jest prosta. Zamiast płacić składkę na ZUS, to podnosimy podatki, z zwiększonych podatków płacimy ZUS-owi. No,
jest to wprowadzenie komunizmu, bo wtedy będą dawali poważanie, bo teraz jeszcze jest jakiś tam związek z składki między emeryturami, nie ma żadnego związku. No, emerytura stałaby się świadczeniem socjalnym, ale powtarzam, nie będziemy o tym mówili poważnie, bo nikt tego poważnie nie traktuje. To jest tak sobie odrzucone. Rzucone od tak sobie, żeby było powiedziane, że oni nie likwidują ZUS, nie likwidują, tylko inaczej je nazywają. Także to zwiększa oczywiście rolę państwa, bo państwo może wtedy dowolnie kształtować, ale mimo wszystko te składki jakoś te proporcje kazały zachować, to w ogóle nie będzie nic, będą dawali komu chcą, prawda? Podwyższali tamtym, obniżali tamtym. Żeby jeszcze powiedzieć te dwa słowa. Istnieją trzy koncepcje emerytury. Koncepcja konserwatywna, czyli jest to odłożone w czasie zarobki. Koncepcja liberalna, której ja jestem zwolennikiem, jest taka, że emerytura jest to gra hazardowa. Ja wykupuję bilet na loterię, to się nazywa, na raty go wykupuję, to jest za składka. I jeżeli dożyłem 35 roku życia, to wygrałem. I teraz na raty odbieram swoją wygraną ze swoich pieniędzy oraz tych, którzy przegrali, prawda? Tak jak w stanolotku, prawda? Ci co przegrali, składają się na tego, który wygrał. I koncepcja socjalistyczna, że emerytura to jest świadczenie socjalne. I tę koncepcję zarówno konserwatyści, jak i liberałowie porzucają kategorycznie. Że państwo bierze podatki, potem daje z tego komu chce, ile chce. Jak nie ma, to nie daje, prawda? Podwyższa wiek emerytalny, obniża, prawda? To jest rzecz niedopuszczalna. I niestety jest wyrok Sądu Najwyższego, który de facto przesądza na korzyść tego. Wyrok mianowicie oświadcza, że nie ma koniecznego związku między składką a świadczeniem. Z tego wynika, że Sąd Najwyższy uznał, że emerytura jest w koncepcji socjalistycznej, to jest świadczenie socjalne. Ale pan uważa, że jednak zawarte umowy należy dopełniać, tak? Oczywiście, dlatego musimy obniżyć. Czyli poprzedni, ci, którzy weszli już w ten system, no muszą z niego wejść. Ale uwaga, w odróżnieniu od PiS-u my chcemy cofnąć ten wiek emerytalny do lat 60-65, ale tylko dla tych, którzy zaczęli pracować w momencie, kiedy to obowiązywało. Natomiast te osoby, które zaczęły pracować rok czy dwa lata temu, tak, kiedy już było wiadomo, że emerytura tylko 67, to będą miały emeryturę po stanie 67, bo idąc do pracy wiedzieli, że staną emerytury tylko 67, prawda? Więc tym nie będziemy cofali. Jakie są możliwości współpracy z Ruchem Narodowym i przedstawicielem Marianem Kowalskim oraz na przykład takim politykiem jak Grzegorzem Braunem? Mamy bardzo dobre stosunki z panem Marianem Kowalskim, nawet występował na naszym Marszu Suwerenności, popiera swoich kandydatów, startują z naszych list. Pan Braun wypowiada się bardzo tak pozytywnie szczerze mówiąc, gdzie mają głosować zwolennicy pana Brauna? Jak nie na nas. Ja bardzo wysoko cenię pana Brauna. To dość ekstremistyczne. Ja się bardzo cieszę, że jesteś bardziej ekstremistyczny niż ja. Ja wychodzę panu Braunie na umiarkowanego cyfrowego polityka. Więc zawdzięczam bardzo wiele panu Braunowi. Jeśli możemy, bo mamy mały poślizg, więc może resztę pytań po wyborcami. Jak zamierza pan uwolnić potencjał ekonomiczny narodu polskiego? Zlikwidować podatki dochodowe i podatek od sprzedaży. Wtedy się będzie opłacało coś produkować, a nie będzie się opłacało siedzieć i nic nie robić. Jak zlikwidujemy zasiłki dla bezrobotnych, prawda? Trzeba zlikwidować zasiłki, a nagradzać tych, co płacą. Musimy na przykład, tak jak każda partia prawicowa, mówi, likwidujemy socjal, a dajemy za to, zwiększamy wydatki na wojsko, prawda? Bo w Grudziądzu nie wytłumaczyć, prawda, że to był niezły garnizon, co to jest wojsko i Zamiast dawać na nierobów, trzeba dawać na wojskowych, którzy nie ćwiczą, nie trenują i nie bronią kraju tak, w razie potrzeby. Także to jest zupełnie inna koncepcja niż koncepcja lewicowa, która chce to dawać i zasiłki. Żadnych zasiłków. Pieniądze na wojsko, na policję, na służby mundurowe raczej, a nie na zasiłki.